Renata Kosin, złodziejka dusz. Czyta Donata Cieśnik. Rozdział pierwszy. Co ja tu do licha robię? Anastazja zadawała sobie wciąż to samo pytanie, przeozdabiane jedynie coraz wymyślniejszymi epitetami, głównie pod własnym adresem. Nie było jednak już tak bardzo retoryczne jak wcześniej, zanim pojęła, w co się tak naprawdę wplątała. Teraz, gdy to do niej wreszcie dotarło, zapragnęła zdecydowanej, jasnej odpowiedzi. Takiej, która pomogłaby wymigać się od wszystkiego. Najlepiej już. Natychmiast. Początkowo szukała jej tylko w myślach, ale na niewiele się to zdało. Dlatego w końcu wyraziła swoje wątpliwości na głos, w dodatku na tyle dosadnie, że nie zagłuszył ich terkot ciągniętej po bruku walizki. Gdyby ktoś akurat obok przechodził, zapewne by je usłyszał i może nawet wyciągnął jakieś wnioski, niekoniecznie trafione. Nikogo jednak nie było ani w pobliżu, ani nawet w zasięgu wzroku. Zresztą gdyby ktoś się nagle pojawił i poznał resztę tej osobliwej historii, mógłby w nią nie uwierzyć. A już na pewno nie umiałby podpowiedzieć, jak się z niej zgrabnie wykaraskać, skoro ona sama dotąd nie wpadła, jak to zrobić. A niech to jasny szlak! Podsumowała chmurne rozważania i poprawiła niecierpliwie pasek torebki, który, jak na złość, bez przerwy, zsuwał jej się z ramienia. Najpierw pomyślała, że przecież mogła nie godzić się na tak niespodziewaną propozycję. Ale zaraz potem przypomniała sobie, że wcale tego nie zrobiła. Nie przystała na nic konkretnego. Zaskoczona i niemal przyparta do muru, obiecała jedynie, że się zastanowi i poprosiła o czas do namysłu. Jak się niebawem okazało, dostała go znacznie mniej niż przewidywała, a właściwie prawie wcale. Nie miała szans na podjęcie jakiejkolwiek decyzji, ponieważ kto się w tym ubiegł. Dowiedziała się o tym, gdy do jej rąk trafiła szara koperta z dziwnie grzechoczącą zawartością. Nazwisko nadawcy spowodowało, że Anastazja w pierwszym odruchu chciała wcisnąć przesyłkę z powrotem do skrzynki na listy, co przecież nie miało żadnego sensu i było wręcz niedorzeczne. Po namyśle uznała, że najrozsądniej będzie zwrócić nieotwarty list nadawcy, odnosząc go po prostu na pocztę. I tak też pewnie by zrobiła, gdyby tylko zajęła się tym od razu. Niestety zapomniała pochłonięta innymi sprawami lub też, co było zresztą o wiele bardziej prawdopodobne, stało się tak przez roztargnienie, pozostające w wiecznej sprzeczności z jej wielkim zamiłowaniem do porządku, co ją samą doprowadzało niejednokrotnie do bezsilnej rozpaczy. A potem już było za późno, by cokolwiek zrobić. Przede wszystkim dlatego, że jej początkowa ciekawość otrzymała dość czasu, by rozrosnąć się do gargantuicznych rozmiarów i zwyciężyć opamiętanie. Anastazja w końcu rozerwała kopertę i przeczytała dołączoną do przesyłki wiadomość. Wtedy zrozumiała, że musi podjąć się rzuconego jej wyzwania, bądź też pod wpływem chwili, tylko to sobie wmówiła. Powodem było poczucie przyzwoitości, potrzeba niesienia pomocy i, co najważniejsze, chęć podtrzymania rodzinnych relacji. Lub też wewnętrzny przymus, spowodowany wpajanym jej od dziecka przekonaniem, że rodzina jest zawsze najważniejsza. Nawet gdy domniemane pokrewieństwo było dość odległe i nie do końca jasne. Tak to sobie tłumaczyła. Wtedy bo teraz te argumenty wydawały się jedynie beznadziejną wymówką i usprawiedliwieniem ucieczki od problemów, z którymi nie potrafiła się zmierzyć. Do prawdziwego powodu swojego postępowania nie odważyła się przyznać nawet przed sobą, tak bardzo ją to zawstydzało i jednocześnie irytowało. Zwłaszcza wobec braku wątpliwości, że to on przyczynił się do jej ostatecznej decyzji. Bo prawda była taka, że chciała sprawdzić, co się wydarzy, jeśli zrobi kolejny krok. Kierowała nią zwyczajna, nieposkromiona ciekawość, ta sama, która jednakowo często pozwalała jej na budowanie poczucia własnej wartości poprzez nieustanne samodoskonalenie, jak i pakowała w tarapaty, komplikując i tak już pokręcone życie. Pocieszające było jedynie to, że dotąd, nawet gdy owo zamiłowanie do przygody i dusza odkrywcy sprowadzały ją na manowce, wzbogacała się też o nowe doświadczenia. Czasem złe, które uczyły pokory, ale i czyniąc ją silniejszą, pomagały sprawnie pokonywać nowe życiowe zakręty. Innym razem dobre, które motywowały do podejmowania kolejnych, zazwyczaj spontanicznych wyzwań. Niekiedy naprawdę zwariowanych. A to z kolei odpędzało egzystencjalną nudę, dostarczało emocji i wrażeń, niestety czasem tyle samo przyjemnych, co przykrych, o czym na ogół szybko zapominała, zbyt podekscytowana perspektywą nowej, niekiedy szalonej przygody. Wszystko trzeba odkryć samemu. Jak zwykle w podobnych sytuacjach dodała sobie odwagi ulubionym cytatem z Muminków Tove Jansson i odstawiła na bok walizkę. A decyzja to zawsze rzecz pożyteczna, dokończyła ze znacznie większym już optymizmem. Wygładziła starannie wszystkie zagniecenia na rękawach welurowego żakietu w stylu vintage, zdmuchnęła grzywkę z czoła i dopiero wtedy wyjęła z torebki wymiętą szarą kopertę. Zajrzała do środka i westchnęła teatralnie, niemal zapominając, że jest dla siebie jedyną publicznością, bo w pobliżu nadal nie było nikogo. Zupełnie jakby usiłowała usprawiedliwić przed sobą to, co zamierzała właśnie zrobić. Zdawała sobie sprawę, że to był ostatni moment na znalezienie choćby najgłupszej wymówki, która tłumaczyłaby odwrót, mimo że dotarła już tak daleko. Zadrżała jej ręka, gdy wsuwała ją wolno do koperty. Zawrócenie z drogi już za chwilę miało stać się niemożliwe. Nie miała pojęcia dlaczego, ale tak właśnie czuła. Lub też, co było równie prawdopodobne, Nadal tylko to sobie wmawiała. Żeby trudniej było uciec, co niestety wciąż doradzał jej zdrowy rozsądek. Jeżeli nie wiesz, dokąd chcesz iść, nie ma znaczenia, którą drogą pójdziesz. Werecetowała kolejny ulubiony cytat, tym razem z Alicji z krainy czarów, Luisa Karola. Przypominała go sobie zawsze wtedy, gdy nie była pewna swoich wyborów. Tak jak w tej chwili. Bo prawda była taka, że mimo wątpliwości wcale nie miała ochoty się wycofywać ani z czegokolwiek rezygnować. W najdalszym zakamarku umysłu co jej nieustannie szeptało: Zostań, zobaczysz, będzie fajnie. Na ogół słuchała intuicji i nie licząc kilku przykrych wpadek, spowodowanych raczej rozszczepaniem niż beztroską, bo roztropności przecież nie brakowało, dotąd całkiem nieźle na tym wychodziła. Ale może tym razem należało przeciwstawić się wewnętrznemu głosowi i posłuchać rady, którą dyktował rozum? ściągnęła brwi w zastanowieniu i zatrzymała wzrok na postrzępionej kartce wyrwanej niedbale z jakiegoś notatnika która wystawała z koperty wysunęła ją i przeczytała dopisek na samym dole ps wierzymy że nas nie zawiedziesz no jasne mruknęła pod nosem Anastazja dotąd nigdy nikogo nie zawiodła, a przynajmniej taką żywiła nadzieję i właśnie to przesądziło sprawę. Mimo ciągłych wątpliwości, spychanych na bok, by nie mieszały jej w głowie, schowała złożoną na pół kartkę do kieszeni i wysypała całą zawartość koperty na otwartą dłoń. Ręka ugięła się pod nagłym ciężarem. Anastazja wsunęła kciuk w metalowe kółko spinające spory pęk kluczy. Z pozoru zwyczajnych, gdyby nie jeden, który zdecydowanie się wyróżniał spośród pozostałych. Był większy, odlany z żelaza i kunsztownie zdobiony, z niewielkimi śladami rdzy. To on odpowiadał za wagę całości. Wyglądał jak klucz do furty klasztornej albo bram jakiegoś zamku. Tymczasem miał pasować do furtki, przy której Anastazja przeżywała swoje dylematy. Przez fikuśnie wygięte pręty przeświecała ścieżka wytyczona przez dwa rzędy rozwichrzonych berberysów. Zaledwie kawałek dalej skręcała gdzieś w bok, więc można było jedynie się domyślać, dokąd wiedzie. W dodatku nastroszone kolczaste gałązki nie tylko nie zapraszały, ale wręcz odradzały przekroczenie granicy nieco posępnej posiadłości. Podobnie jak drobne żółte kwiatki pomiędzy bordowymi listkami krzewu. Wydzielały bardzo nieprzyjemną woń, niemal identyczną jak ta, która ciągnęła się za bezdomnym spotkanym wczesnym rankiem na dworcu. Zaczepił Anastazję, gdy biegła na peron. Minęła go z roztargnieniem i prawie bez towarzyszących jej przy podobnych zdarzeniach emocji, wzdrygnąwszy się jedynie lekko. Zaraz potem o nim zapomniała, zbyt zaaferowana tym, co ją czekało. Jednak zapach, wdzierający się teraz w jej nozdrza, przypomniał o kloszardzie. Przywiódł też niepokojącą myśl, że gdyby zatrzymała się na chwilę i wysupłała z portmonetki trochę drobnych, o które zapewne prosił mężczyzna, być może spóźniłaby się na pociąg i w ogóle by tu nie dotarła. Cofnęła się kilka kroków, ciągnąc za sobą walizkę, nie tylko po to, by odciąć się od przykrego zapachu, ale żeby nabrać dystansu i popatrzeć na wszystko z dala. Usiłowała przedrzeć się na razie jedynie wzrokiem przez zieloną gęstwinę, która wchłonęła nie tylko płot z podrdzębiałych stalowych prętów, ale też spory fragment chodnika. Plątanina wielu gatunków roślin liściastych, i iglastych i wspinających się po nich różnorakich pnączy, broniła dostępu do tego, co znajdowało się dalej. Oszczędziła jedynie furtkę, formując nad nią rozczochrany szpaler upstrzony ledwie rozwiniętymi pąkami ponsowych róż. Do furtki miał pasować klucz, który Anastazja nadal nerwowo ściskała w dłoni. Tak było napisane na kartce, jednak i bez tego wiedziałaby, że to ten właściwy. Pozostałe wyglądały całkiem zwyczajnie i pasowały raczej do współczesnych zamków. Natomiast furtka wyglądała równie nobliwie i staro, jak żelazny klucz. Anastazja zadarła głowę i przytrzymując się oburącz długiego uchwytu walizki, wspięła się na palce. Nie dojrzała jednak zbyt wiele. Nie tylko z powodu niezbyt imponującego wzrostu, ale przez wszechobecną roślinność, która zdominowała przestrzeń i niemal wszystko przesłoniła. Drzewa i krzewy za płotem były zadziwiająco wysokie i bujne. Spomiędzy nich wystawał zaledwie skrawek mansardowego dachu pokrytego wyblakłą, pomarańczową dachówką oraz oliwkowo-szarą warstwą mchu i porostów. Dlatego budynek niemalże zlewał się z otaczającym go, zapewne bardzo starym i, jak można było się domyślać, trochę zaniedbanym, na wpół dzikim ogrodem. W dodatku raczej dość ponurym i smętnym, bo jeśli tętnił kiedykolwiek życiem, to tylko tym zorganizowanym przez naturę. Podobnie zresztą wyglądało jego całe sąsiedztwo. Na okolicznych podwórkach Kompletnie nic się nie działo. Wszędzie panowała cisza, mącona jedynie nielicznymi odgłosami ptaków, a widziane w oddali inne, zapewne tak samo wiekowe budynki sprawiały wrażenie niezamieszkanych. I właśnie dlatego Anastazja, zamiast ruszyć dalej, wciąż rozglądała się zdezorientowana i coraz mniej pewna. Nagle wydało jej się dziwne, że po drodze nikogo nie spotkała, nawet jednego przechodnia, choć z dworca szła pieszo. Miejsce wydawało się kompletnie wyludnione. Całe osiedle sprawiało niepokojące i nieco niesamowite wrażenie, trochę jak z filmu grozy. Było zupełnie inne od tych, które dotąd znała. Brakowało tu aut zaparkowanych przed posesjami. Warkotu kosiarek, odgłosów dziecięcych zabaw czy choćby tylko ujadania psów. Wokół panował idealny, prawie bezdźwięczny spokój. Skupiona na tym osobliwym fakcie drgnęła więc przestraszona, gdy nagle usłyszała delikatny szelest. Kątem oka dostrzegła rudą smugę nad żywopłotem okalającym pobliską posesję. Przemknęła prawie niepostrzeżenie raz w jedną, raz w drugą stronę, a zaraz potem zniknęła. Trwało to zaledwie kilka sekund, dlatego Anastazja nie zdążyła jej się przyjrzeć, ani tym bardziej odgadnąć, czym naprawdę była, o ile nie jedynie złudzeniem. Wzruszenie ramion pomogło wrócić myślom na właściwy tor i skupić się na tym, co istotne. Anastazja przypomniała sobie, po co tu przyjechała i poczuła niespodziewany dreszcz podniecenia. Nieopuszczający ją niepokój potraktowała jak dodatkowy zastrzyk adrenaliny. A co mi tam, mruknęła dla dodania sobie odwagi. Jednak by zyskać na czasie, zdjęła okulary i przetarła je szmatką wyjętą z podłużnego etui. Potem złożyła ją starannie, schowała na miejsce i rozejrzała się ponownie, tym razem z większą uwagą, jakby wypolerowanie szkieł miało pomóc jej dostrzec więcej. Dla jeszcze lepszego widoku znów cofnęła się aż na ulicę, ale schodząc z krawężnika, zahaczyła obcasem o kratkę ściekową. Zatrzepotała w powietrzu rękami, usiłując złapać się walizki i przez to upuściła klucze. Próbując odzyskać równowagę, podążyła za nimi wzrokiem i pochwyciła moment, w którym lądowały na środku kratki ściekowej. Wpadły w jedną ze zbyt szerokich szczelin. Gdy już prawie pogodziła się z myślą, że utoną w ścieku, pęk niespodziewanie zawisł zablokowany przez największy klucz, który ustawił się w poprzek szczeliny. Anastazja patrzyła na to osłupiała z ramionami zatrzymanymi w połowie chaotycznego gestu, a na jej twarzy malowało się coś na kształt zawodu. Brakowało zaledwie kilku milimetrów, a klucze zniknęłyby na zawsze w kanale ściekowym. To przywołało wcześniejsze wahanie. Gdyby tam wpadły, nie dałoby się otworzyć furtki ani pozostałych zamków, co ostatecznie uwolniłoby ją od wszystkich rozterek i od obietnicy, której tak naprawdę wcale nie złożyła. Powoli przesunęła stopę i dotknęła największego klucza czubkiem pantofelka. Zamarła z Marsem na czole. W końcu westchnęła ciężko i przydepnęła ostrożnie owalny koniec ozdobiony roślinnym motywem, po czym schyliła się wolno by podnieść cały pęk. Nagle to, co podświadomie chciała zrobić, wydało jej się przeraźliwie głupie i dziecinne. W dodatku zdała sobie sprawę, że niewiele by zmieniło. Za to sprawiłoby, że Anastazja już do końca życia zastanawiałaby się, co ją ominęło i czy na pewno nie powinna tego żałować. Wyprostowała się i znów omiotła wzrokiem żywopłot, również ten okalający sąsiednie posesje, dłużej przypatrując się miejscu, gdzie widziała rudą smugę. Może to była wiewiórka? Zastanawiała się, sięgając bezwiednie do torebki. Zwykle miała przy sobie jakieś przysmaki, orzechy albo suszone owoce, ponieważ jej droga do pracy wiodła przez park, gdzie było sporo tych zwinnych, rudych stworzeń. Anastazja dokarmiała je przy każdej okazji. Bardzo lubiła wiewiórki. Uwielbiała im się przyglądać. Niezwykle rozczulał ją widok ich ciemnych jak węgielki oczu i maleńkich łapek chwytających orzeszki. Dlatego teraz z nadzieją zapatrzyła się tam, gdzie widziała zwierzątko po raz ostatni. Jednak tym razem niczego nie dostrzegła. Najwidoczniej umknęło, spłoszone na dobre. Podniosła walizkę, żeby nie hałasować zbytnio kółkami, gdyby wiewiórka jednak wróciła, i prawie na palcach zbliżyła się do furtki. Ostrożnie oddzieliła właściwy klucz i pochyliła się nad zamkiem. A pani to przepraszam, do kogo? usłyszała nagle, i klucze kolejny raz wypadły jej z ręki. Obróciła się i napotkała parę świdrujących ją oczu. Ledwie widocznych spod zmarszczonych brwi i zsuniętych do połowy piegowatego nosa okularów. Kobieta stała na chodniku całkiem blisko i groźnie trzymała się pod boki. Wydawała się najwyżej kilkanaście lat starsza od Anastazji, ale patrzyła na nią jak sędziwy belfer na ucznia, który coś przeskrobał. Całą swoją postawą i wyglądem budziła respekt, mimo nieformalnego i mało poważnego stroju bo miała na sobie gumowe klapki, kolorowe pasiaste skarpetki, leginsy w żółte margarytki, które w okolicach obfitych bioder zmieniały się w okazałe słoneczniki, i różową tunikę z brokatowym napisem na piersiach Nobody's Perfect Except me. Codzienne ubranie i trzymany w rękach, zapewne odwiązany przed chwilą od pasa fartuszek, sugerowały, że kobieta wyłoniła się z któregoś z pobliskich domów. Anastazja od razu domyśliła się z którego. Wiewiórka, powiedziała bezwiednie, zanim zdążyła się powstrzymać i tym bardziej zastanowić nad konsekwencjami. Co takiego? Kobieta wystudiowanym gestem zanurzyła pulchne palce w rudej chmurze upiętej na czubku głowy i potrząsnęła nią dumnie. Jak pani śmie? Przepraszam. Anastazja zawstydzona zakryła sobie usta, a potem bezwiednie przygładziła własny jasnobrązowy koczek, zwinięty ciasno nad karkiem i założyła za ucho wiecznie wysmykujący się z niego kosmyk. Po prostu sądziłam, że zobaczyłam wiewiórkę. To znaczy wcześniej, tam. Kiwnęła brodą w stronę żywopłotu. Ale to chyba nie była. Zająknęła się i umilkła, uznawszy, że w obecnej sytuacji tak będzie lepiej. Domyśliła się, że ruda smuga wcale nie była wiewiórką, ale osobliwą fryzurą sąsiadki. I stanowiła dowód na to, że Anastazja od dłuższego czasu była obserwowana. Kobieta musiała czaić się za płotem i jej się przyglądać. Nie wiadomo tylko było jak długo. I dlaczego pani stoi tu już tyle czasu? Jak się okazywało, dostatecznie długo, by nabrać podejrzeń co do intencji Anastazji. Nieznajoma znów chwyciła się pod boki, nadal wzburzona. Żeby ubliżać porządnym ludziom? Ależ ja przecież wcale nie ubliżam. Więc po co się tu pani kręci, co? Tropi pani zaśmiała się przesadnie i sztucznie. Wiewiórki wycedziła ze złością. Skądże ja tylko. Anastazja znów się zacięła i wskazała znacząco ciągle zamkniętą furtkę. Nic z tego, oświadczyła kobieta hardo i z pewną satysfakcją. Państwa niebieskich nie ma w domu. Wyjechali parę dni temu na wakacje i raczej nieprędko można ich się spodziewać. Wiem o tym, w końcu odzyskała głos. Mam zaopiekować się ich willą, dopóki nie wrócą. Nazywam się anastazja niebieska na dowód, że mówi prawdę zadzwoniła demonstracyjnie kluczami, które w końcu podniosła schodnika ach też niebieska anastazja kobieta wolno pokiwała głową, przykładając palce do policzka. to znaczy kuzynka tak. Odparła, po bardzo krótkiej chwili wahania ze względu na zawiłość owego pokrewieństwa. Sąsiadka zadumała się nad czymś. Rzeczywiście, teraz sobie przypominam, wspominali, że ktoś tu będzie mieszkał pod ich nieobecność. Uniosła palec na znak, że dopiero teraz sobie to uświadomiła i uśmiechnęła się przepraszająco. Ale powiedzieli też, że to nic pewnego. Dlatego, wie pani, wolałam na wszelki wypadek sprawdzić, z sąsiedzkiej życzliwości, czy ktoś niepowołany się tutaj nie kręci. Bo różnie bywa. Takie to czasy. Westchnęła refleksyjnie. Na szczęście, jak pani widzi, nic złego się nie dzieje, podsumowała Anastazja żartobliwym tonem, majstrując jednocześnie kluczem przy zamku, tym razem w wielkim pośpiechu, przez co nie mogła trafić do dziurki. Obecność kobiety dziwnie ją krępowała i najchętniej, czym prędzej zakończyłaby tę rozmowę, ale nie chciała być nieuprzejma. W końcu przez pewien czas miały obok siebie mieszkać. Dlatego wolała zejść jej z oczu, na wszelki wypadek, żeby znów czegoś nie chlapnąć. Lepiej było nie zadzierać z sąsiadami, nawet tymczasowymi, bo na ogół nie kończyło się to dobrze. Tak było na przykład wtedy, gdy Anastazja zwróciła uwagę ludziom mieszkającym naprzeciwko jej własnej kawalerki. Poprosiła, by nie wystawiali śmieci na korytarz, bo brzydko pachną. I przy okazji dorzuciła, jak potrafiła, najuprzejmiej. By postarali się bardziej dbać o czystość wycieraczki, bo przez zalegający pod nią piach szybciej brudzi się klatka schodowa. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Już następnego dnia znalazła na swoim starannie odkurzonym dywaniku przed wejściem do mieszkania kilka świeżych kocich kup. To ją nauczyło w przyszłości roztropniej ważyć słowa, rzadziej wyrażać na głos spostrzeżenia i nie wychylać się za bardzo z sąsiedzkimi poradami. Bardzo pani dziękuję za zachowanie czujności w imieniu moich hm, krewnych. Dodała szybko, po nieco zbyt długiej chwili, bo z powodu ciągłego zmieszania i podenerwowania sytuacją, z trudem dobierała odpowiednie słowa, nie chcąc strzelić kolejnej gafy. Tak, tak. Odparła jej rozmówczyni z miną, jakby ciągle się nad czymś zastanawiała. Mam nadzieję, że dalej też wszystko będzie dobrze. Dodała nagle ni stąd ni zowąd, dziwnie zagadkowo. Być może chciała po prostu dyskretnie się upewnić, że Anastazja mówi prawdę i jest tym, za kogo się podaje, bo przyglądała się jej z dość nieodgadnionym wyrazem twarzy, gdy wkraczała wreszcie na berberysową ścieżkę i zamykała za sobą furtkę. I dopiero po całkiem długiej chwili, ponad żywopłotem, dokładnie tak jak wcześniej, przemknęła intensywnie ruda smuga. Rozdział drugi. Ścieżka zaprowadziła Anastazję do domu otoczonego bujną zielonością. Do masywnych podwójnych drzwi z pięknym starym witrażem wiodły szerokie schody. Dwie białe kolumny podtrzymywały portyk zwieńczony małym balkonem z zaokrągloną metalową balustradą. Pomiędzy nimi zawieszono ładną żeliwną lampę, która wyglądała na kutą ręcznie. Willa zrobiła na Anastazji piorunujące wrażenie. Zupełnie inne niż to, na które się przygotowywała. Znała ją dotąd tylko z rodzinnych opowieści, w dodatku bardzo skąpych. Być może też dlatego obraz, który zapisał się w jej głowie, w tak niewielkim stopniu odzwierciedlał rzeczywistość. Przed sobą miała jasny, dwukondygnacyjny budynek, o miłej dla oka, choć dość nieregularnej i niesymetrycznej bryle. Z dwiema strzelistymi wieżyczkami w części frontowej, ozdobnym gzymsem, ryzelitami i mnóstwem wielkich, lśniących okien, co pozwalało przypuszczać, że wnętrze jest jasne i, mimo gęsto zarośniętego ogrodu, słoneczne. Tymczasem willa, znana Anastazji z opowiadań, jawiła się jako przerażająco ponura budowla. Budziła niepokój i odpychała. W dużej mierze też za sprawą byłej właścicielki, rodzonej siostry pradziadka Anastazji i, o zgrozo, jej imienniczki, która w niezbyt chlubny sposób zapisała się na kartach historii Rodziny Niebieskich. Nie tylko dlatego, że popełniła w życiu kilka kompromitujących i niewybaczalnych błędów, zadając się z nieodpowiednimi ludźmi w trudnych dla wszystkich wojennych czasach. Z relacji świadków wynikało, że sama nie należała do osób, z którymi chciałoby się mieć do czynienia. Głównie przez niezbyt miłe usposobienie i, łagodnie mówiąc, brak równowagi psychicznej, nazywany przez co odważniejszych członków rodziny Anastazji po prostu brakiem piątej klepki. W dodatku, ponoć jeszcze za życia protoplastki, krążyło o niej mnóstwo dziwnych i zatrważających plotek, a dom, uważano za nawiedzony. Również dlatego, że jego właścicielka podobno nie odeszła w sposób naturalny, ale w niewyjaśnionych okolicznościach nagle zaginęła. O ile oczywiście to też nie było jedynie wymysłem. Anastazja nie wierzyła w żadne miejskie legendy, ani tym bardziej w duchy. Jednak przekonała się już nieraz, że w każdej plotce tkwi ziarno prawdy, nawet jeśli jest niewidoczne gołym okiem. Coś, niekoniecznie nadprzyrodzonego, musiało być na rzeczy, ponieważ Willa, nawet po śmierci właścicielki, bądź też jej zniknięciu, gdy trafiła w obce ręce, nie przestawała cieszyć się złą sławą.